Agent Tomasz Kruszcz, spotkasz się dzisiaj o godzinie 12 z agentem Barszczem w klubie Burak. Tomasz Krusz, słucham. Chciałem tylko przypomnieć o spotkaniu w klubie Burak. Tak, tak, ja już nawet jadę. Wiadomość ta za 10 sekund ulegnie samozniszczeniu. Byłam szczęśliwa. Tysiąc.
się zjawiły. Twarz obrzydliwa. Pewnie źle trafiły. Barszcz? Nie, dziękuję, już jadłem. Agent Krusz? Tak, to ja. Tom, nie poznajesz mnie? To ja, barszcz. Nie, nie przypominam sobie. Skup się! Nie, nie pamiętam! Biedaku, zrobili ci pranie mózgu. A pamiętasz, jak razem walczyliśmy przeciwko agencji wywiadowczej w Teheranie? Potem trafiliśmy do agencji turystycznej? A na końcu do agencji towarzyskiej? Nie. Nic nie pamiętam. A, pamiętasz bliźniaczki? Nie, nie pamiętam. Jedyne co pamiętam to... Nie wiem. Nigdy przedtem mi się to nie zdarzyło. Nie martw się, to normalne. Byłeś już u lekarza? Stary, kiedyś byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Nikt cię nie śledził? Nie, wydaje mi się, że nie. Niezłe, nie? Coś podpadało. Doktor, nie wiem, daje sobie znać. Co on z tobą knuje? Dowiesz się wszystkiego na spotkaniu, a... Anonimowych agentów. Znaczy, że co, nie będę działał w pojedynkę. Zbyt niebezpieczne. Pamiętasz, co zrobili z agentem Hrabąszczem? No tak, wybili mu wszystkie zęby. Nie, to akurat mu zrobiła żona, jak wróci po pijaku do domu. A, racja, połamali mu ręce. Ręce połamał sobie, jak się wyrąbał na rowerze. No tak, ogolili mu głowę na łyso. Sam sobie ogolił, wtedy coś się na żar grzybku. Ale mniejsza z tym. Spotkanie A odbędzie się dzisiaj w starym garażu. Tam, gdzie zwykle. No bądź czujny. Będę miał to na uwadze. A ty będziesz? Nie, za stary jestem na to gówno. Będę koordynował akcję na odległość. Nie wiedziałem, że już nie dajesz rady. Kiedyś byłeś najlepszy. Tak, nie musisz mi przypominać. Kiedyś obskakiwałem wszystkie tego typu imprezy. Łamałem kody. Wsadzałem w powietrze siedziby gangsterów. Nawet marnarki przy tym sobie nie zabudziłem. Teraz... Stary, nie każdy może być najlepszy całe życie. No, wiesz jak działają na mnie kobiety. Człowiek dostanie raz pośladek. Ma złamaną karierę na całe życie. Gdybym był wtedy ostrożniejszy, może nie zginęłoby tylu ludzi. Ale wiesz, co ci powiem? Przestałem się tym przejmować. Każdy może popełniać błędy. Nie da się ich uniknąć. Bo tak właściwie... To kim my jesteśmy? Supermanami? Nie, zwykłymi ludźmi, którzy lubią wypić, poszaleć. Tak wtedy w górach. Wiesz, człowiek nie wielbłąd. Nie mówię, że to nie była moja wina. Alkohol... Wiem, powinienem był nie pić. Zmorzyło mnie. Wiem, powinienem był wyłączać wtedy sygnał.
Niech to szlak trafi! Wiem, stary. Było to dawno, masz prawo być wściekły. Nie o to chodzi. Przypomniało mi się, że mój Fiat jest kompletnie rozwalony i muszę jechać do Cuba po nowy samochód. Stary, w życiu są tylko dwie rzeczy, które cię nigdy nie oszukają. Twoja lewa ręka i twoja prawa. Nie? Podać coś? Czego się napijesz, słonko? Tomasz? Tomasz Kruszcz? To znowu ty? Mam złe przeczucia. Dlaczego? Pewnie znowu coś zniszczyłeś. Poznaj moją asystentkę. Miło mi. Co u ciebie słychać? Odkąd agencja wywiadowcza odcięła fundusze Manamena, to sam muszę dofinansowywać niektóre wynalazki, jak na przykład tą koszulę kuloodporną. Słuchaj, koszula jest nie do przebicia. Kolega, teraz ci. No ale na garze dla asystentek to chyba nie żałują, nie? Nie przesadzę, nie od razu... Asystent. Jest tylko jedna, a poza tym to jest ta wonolot... wolontariuszka. Wynalazka robić. Nie, wiesz, kuję żelazo, póki gorące. To co, Kowal, też jesteś? Nie, wiesz jak jest. Szewc boso chodzi. A, taki z ciebie człowiek orkiestra. Nie, czasem tylko sobie w domu na skrzypcach pogram. Cube znowu się rozkalibrował detektor neutrinów. Mam zmienić ciężką wodę? Tak. Zmień. Co to jest detektor neutrinów? A co cię do mnie sprowadza? Głupia sprawa, samochód. Co? Znowu porysowałeś? Nie, właściwie nie. Ja martw się. Ja bym tam żadną rysą się nie przejmował. Lakier to najtańsza część wyposażenia tego samochodu. Silnik! To dopiero. Prace nad nim trwały 8 lat. Pochłonęły setki milionów złotych. Ale ja go nie zarysowałem! To kto? Cholerni wandale! Wsia krew, wchodzą tacy z gwoździami, nie mają co robić, to dobra! Zarysujemy jakiś samochód. Nikt go nie zarysował! On po prostu wybuchł! Jak to wybuchł? Że niby jak? Że... bum? I koniec? Że... jak to wybuchł? Że normalnie, no bum i... Normalnie
Muszę mieć nowy. Od zaraz. Z wami agentami tak zawsze. Nie szanujecie cudzej pracy ani... Tyle lat pracy, poświęceń i pieniędzy! W sumie może i dobrze, że wybuchł. Nie dawał już rady. Słuchaj, Cube. Nie uważasz, że Fiat, a w szczególności mały, to za mało, jak na takiego agenta jak ja? Te samochodziki, przez to, że są tak niepozorne, najlepiej się nadawały do tego typu akcji. Dlatego też przygotowaliśmy nową wersję Fiata 126P, manemana. Czekaj, jak gdzieś tutaj mają kartkę z szyfrem do banka? Ale to burdel. Wiesz, powiem ci, że te stare zamki na szyfr są najlepsze, najbezpieczniejsze. Kodu praktycznie nie da się złamać, gdyż potrzeba na to zbyt dużo czasu. Gdy włamywacz próbuje metodą prób i błędów odszyfrować ten kod, zjawia się policja i łapie delikwenta, manemana. Czekaj, gdzie ja to poś... Już dawno powinienem zrobić porządek w tych szufladach. Bingo! Numer szyfru to jest... 1, 2, 3, 4. Jeszcze chwilę. I co? I teraz to urządzenie sprawdza siatkówkę twojego oka? Nie, nie, sprawdzam tylko, czy w ogóle jest zamknięty. Dobra. Spójrz na to tak. Już nie jest wspaniałe. Manemana. I co, wy go tak trzymacie na widoku bez żadnych zabezpieczeń? Jak bez żadnych zabezpieczeń? To już ma zamek szyfrowy. No tak, ale to chyba tylko od środka. Bo tak z zewnątrz to co, każdy go może zobaczyć, dotknąć. A podobno kosztuje kupę kasy. Tak, ale to jest zabieg psychologiczny. Jeżeli coś jest z pozoru niechronione, nie wzbudza zainteresowania. Poza tym, kto by się połakomił na jakiegoś tam malucha? Przecież ty mały skubańcu! Jeszcze raz cię tu zobaczę, to ci nogi z dupy powyrywam! Zagra mi w golfa. Ty to masz podejście do dzieci. Dzieciarnia z blokowisk, tylko hip-hop im w głowie. Smarkateria, cholera jasna. Wracając do samochodu. Ten model napędzany jest jednocylindrowym silnikiem o pojemności 1000 ml. Mocy 1,5 konia mechanicznego. W razie potrzeby uruchamiasz NOX. NOX? Tlenek azotu. Daje potężnego kopa silnikowi. Manamana. Ale działa bardzo krótko, dlatego używa się go w wyjątkowych sytuacjach. Pojemniki z gazem są pod tym siedzeniem. O! A to pewnie takie okulary do widzenia przez ubranie. Nie, one chronią twoje oczy przed słońcem. Mają filtr UV. Proszę, dbaj o ten samochód. Słuchaj, a do czego służy ten przycisk? To jest przycisk, który powinno się wciskać tylko w wyjątkowych sytuacjach i to nie zawsze. No, ale co on powoduje? Nie mogę ci powiedzieć. Ze względu na twoje bezpieczeństwo nie mogę ci powiedzieć. No dobra, to kiedy mam go użyć? Nie myśl o nim. Zapewniam cię, nie będziesz musiał używać tego przycisku. To jest najbezpieczniejszy samochód pod słońcem, manemana. Skoro tak mówisz... Thank you.
bo to jest otwór drzwi. Wszystko, co musicie wiedzieć o sprawie. Teraz najważniejsze jest to, aby wszystko poszło zgodnie z planem. Bo wiecie, jak w maszynie nawala jeden trybik, to potem wszystko się burzy. To jest tak jak z klockami domina. Jeden popycha następny, następny, następny i tak dalej. Straciłem coś? Nie. Powiedział tylko, o co chodzi, jakie są nasze zadania. Słyszeliście o efekcie motyla? Kiedy w Australii mały motylek zamacha swoimi malutkimi skrzydełkami... Robiłeś jakieś notatki? To w Ameryce wywołuje to tornado. Nie. Nie robiłem. W złodziejskim fachu... Słuchaj no, nie mógłbyś mi streścić od rzemyczka trochę całej sytuacji? Do koniczka. No nie bardzo. Ej, wy tam! Może podzielcie się tymi ciekawostkami z resztą grupy! Ale my właściwie... Kruszcz? To ty? Wiedziałem! Nie dość, że się spóźniasz, to jeszcze gadasz! Pewnie nawet nie wiesz co i jak! Miałem problemy. Z samochodem. Jasne. No co chłopaki? Lubicie sobie opowiadać głupie dowcipy i rechotać jak uczniaki? Też wam opowiem dowcip. Pięciu facetów siedzi w celi. I zastanawiają się, dlaczego wpadli? Co poszło źle? Dlaczego nie wyszło? To twoja wina, to jego wina. Ten rada na ten, całe to gówno i zaraz! Chwileczkę! Kiedy planowaliśmy ten skok, opowiadaliśmy sobie głupie dowcipy. Dotarło? Żyłem wam nabrzmiało na czole przez was! Nie rozumiem. Przecież my nie planujemy żadnego skoku. Mamy złapać doktora, nie wiem. Kiedy będzie po wszystkim, polecimy na Hawaje. Tam sobie będę z wami żartował. Zobaczycie, będę zupełnie inny. A teraz słuchajcie. Będziecie używać przy robocie ksywek. Pod żadnym pozorem nie chcę usłyszeć, że posługujecie się swoimi prawdziwymi imionami. Oto wasze ksywki. Pan Czerwony. Pan Ciemnoczerwony. Pan Kakaowy. Pan Seledynowy. Pan Żółta Ochra. Pan Siena Palona. Zrozumiano? Dlaczego ja mam być pan Siena Palona? Bo jesteś debilem! A nie mogę być panem Jasnogranatowym? Jakiś agent przy innym zadaniu ma taką ksywkę. Kogo obchodzą nasze ksywki? Bo twoja nieźle brzmi, pan Seledynowy. Fajny masz garnitur, panie Seledynowy. Która godzina, panie Seledynowy? Kurwa, może coś się zamieni, co? Nikt nie będzie się z nikim zamieniał! Teraz dzielimy się na dwie, trzyosobowe grupy. Jedną stanowić będzie pan Czerwony, pan Ciemnoczerwony i pan Siena Palona. A drugą reszta. Ale ja wolałbym być w grupie pana Seledynowego. Siena Palona, czy ty zawsze musisz stwarzać problemy? Inni siedzą cicho, a ty co? No co? Cały czas gadasz, pewne. Chcesz, nie możesz w końcu tak gadać? Zamknij się! Powiedz jeszcze raz.
Czy ty musisz zawsze stwarzać problemy? Ale nie to! To jak się do mnie zwróciłeś? Siena palona! Ty, to nawet nieźle brzmi. Powiedz to jeszcze raz. A kopa w dupę nie chcesz? Nie chcę. Mogę kontynuować? Może pan, panie Grybyjanie. Powiedz to jeszcze raz. Panie Grybyjanie. Powiedz to jeszcze raz. Panie Grybyjanie. Powiedz to jeszcze raz. Panie Grybyjanie. Ty, to nawet nieźle brzmi. Ale wracając do sprawy. Będziecie działać w dwóch grupach. A to dlatego, że chcemy wyłonić najlepszych. Ta grupa, która jako pierwsza odnajdzie kryjówkę doktora Nie Wiem i przyprowadzi go do mnie, będzie mogła podpisać kontrakt na dalszą współpracę. Aha, i nie zapomnijcie podbić licencji na zabijanie na ten rok. Widzimy się w poniedziałek w kościele. Czyli ci, którzy przegrają, wylatują z roboty. Dodałbym jeszcze do tego, że z wielkim hukiem. Niech to jest szlak trafi, sam człowiek dupy! Uspokój się, Siena! Mamy takie same szanse jak grupa Seredynowego. A chaos może być tylko naszym największym wrogiem. A ja myślałem, że doktor nie wie. Ale gdzie go szukać? Gdzie? Przecież on może być wszędzie! No powiedz, ja można go znaleźć! No powiedz, no! No powiedz! Ty! Ale fajnie ładujesz z bębna! Szukajcie, a znajdziecie, jak powiada pismo. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków chciało ujrzeć to, na co wy patrzycie i nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wers 17. Co masz na myśli? Mam tu pewne informacje, które mogą doprowadzić nas na trop doktora Nie Wiem. No ale skąd to masz? Mam swojego informatora. Dobra, co ty pisz na tej karteczce? Bo jest napisane, ciołku! Zamknij się, obydwie formy są dopuszczalne, w tym wypadku oczywiście. No to powiedz mi, co tam jest napisane! Jakieś bzdury, nie wiem. Przypadek sprawi, że się spotkacie. Czy to jakieś cholerne brednie? Skąd wiesz, że ta kartka nas doprowadzi do doktora Nie Wiem? Nie wiem! Ale chyba nie przez przypadek znalazła się w mojej kieszeni. Tak o, po prostu. Poczekaj, poczekaj. A może to jakaś zaszyfrowana wiadomość? Co tam czytacie? Ogłoszenia w sprawie pracy? Ale i powiedziałeś, Seledynowy! Nie! Trafiliśmy na artykuł, w którym jest napisane, że Seledyny są w tym roku niemodne. Ha! Seledyny, nie mogę! Rozumiecie? Są niemodne! Zamknij się! Po co te nieprzyjemne docinki? Przecież walczymy po tej samej stronie. Powinniśmy być raczej przyjaciółmi, aniżeli wrogami. Ej, stamtąd czołeś, nie? Ale nie walczymy po tej samej stronie. Ścigamy się. Co robimy? Idziemy na piwo? I'll be right back.
O nie. W takim stanie nie będziesz prowadził. Ani wy jak chcesz mnie powstrzymać? Au! Ale musiałem coś przywalić, strasznie mnie szczęka boli. No, chyba w moją pięść. Sorry stary, to niechcący. Zastanawia mnie ta kartka. Cały czas zastanawiam się, co to za zaszyfrowana wiadomość. Nie wiem, nie daje mi to spokoju. Masz może te... proszki od bólu głowy? Mam! No to daj jeden, bo strasznie mnie ładna piernicza! Nie, mam! Przypadek, rozumiesz? No przypadek i co? Przypadek sprawi, że się spotkacie. Na pewno chodzi o ten hotel. Hotel Przypadek. No jest taki hotel, no i co? Nie wiem, trzeba tam pojechać i to sprawdzić. No to pojedź i sprawdź! O nie, ja to odkryłem, ty tam pojedziesz i ty to sprawdzisz. A czemu na przykład nie jest Siena Polona? Jemu zostawimy trudniejsze sprawy. Jutro tam pojadę, dzisiaj już nie dam rady. Boże, chcesz nas zabić! Co to było? Ty uspokój się, to z nas na agenci, boimy się twardziele. Co to? To z kolejnej sceny. Jak to z kolejnej sceny? No taki zabieg reżyserski. Słychać dźwięk z kolejnej sceny na ostatnim ujęciu poprzedniej. Proszę pana! Co jest? Kupić panu mleko? A kim ty jesteś? Natalia. Właśnie idę do sklepu. Pomyślałam, że mogę kupić panu mleko. To w sumie miło z twojej strony. To kup mi... 2 litry odtłuszczonego, 0,5%. Czekaj, dam ci pieniądze. Masz. Okej. Okay. Poczekaj! A jaką ja mam pewność... Że wrócę tu z mlekiem? Nie! Jaką mam pewność, że mi kupisz 0,5%? Przeczytasz sobie na opakowaniu. A no rację.
Au revoir, motherfucker. To pani? Czy my się znamy? Właściwie nie, ale pani śpiewa w klubie Burak, prawda? Tak, to ja. Jestem Mila. Przyjaciele mówią na mnie Zielona Mila. To ze względu na moje oczy. Rzeczywiście, głębokie na mile. Tak wiem. Właściwie nie wiem. Silnik mi ukradli. Z tego co wiem, Fiaty tego typu mają silnik z tyłu. To jest nowy model, to... Pani jest cudotwórczynią! Możesz mówić mi Milka. Milka? Jak to czekolada! Dobre!
Ale za mnie głupek. Zawsze muszę coś takiego powiedzieć. Hotel przypadek. Kurde, gdzie to może być? Pan sobie życzy? Przypadek sprawi, że się spotkacie. O co panu chodzi? Chce pan jakiś pokój? Niech pan to przeczyta jeszcze raz uważnie. Przypadek sprawi, że się spotkacie. Nic to panu nie mówi? Zamawia pan jakiś pokój, czy nie? Mam wezwać policję? Dobra, niech będzie jakiś tani, bez łazienki. Wszystkie są z łazienkami. Trudno, niech będzie. Cholerne tanie motele. Przepraszam, czy mogę skorzystać z telefonu? Ten telefon jest tylko dla pracowników. Słuchaj no! Właśnie próbowano mnie zabić! Muszę skorzystać z telefonu! Powiedziałem, ten telefon jest tylko dla pracowników! Wezwę policję! Proszę mnie, puść! Wypchaj się!
mogę skorzystać z telefonu? Ależ oczywiście. Na tej zaszyfrowanej kartce! Wynająłem pokój i ktoś próbował mnie zabić! I co? Udałeś się? Nie, przecież chyba rozmawiam z tobą! No, rację. A skąd dzwonisz? Z hotelu obok budki! Słuchaj, ale to jeszcze nie wszystko! Parę godzin wcześniej ścigał mnie jakiś wariat! I on chyba też chciał mnie zabić! Skąd ta pewność? Strzelał do mnie! O, rację. A zapamiętałeś tablice rejestracyjne? Jakiś najpierw chciał mnie staranować Oplem, potem jakiś kto mnie strzelał. Gdyby nie moja trzeźwość umysłu, to nie wyszedłbym z tego cało. A ty myślisz, że jedyną rzeczą, o której myślałem, było zapamiętywanie jakichś cholernych numerów rejestracyjnych? Oczywiście, że je zapamiętałem, to diabła! Przecież jestem agentem specjalnym! To podaj je do diabła! DTS 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Wiem, że śmieszne, ale taki miał. Dobra, to sprawdzimy to z ciemnoczerwonym. Kim ty jesteś? Kim jestem? Kim jestem? Już zapomniałaś, kogo chciałaś zabić? Ale oni mi kazali. Nawet mi grozili. Kto? Doktor Nie Wiem? Nie wiem. A więc to on! Wiedziałem! Zabójca w samochodzie to też jego sprawka. Ale naprawdę, ja nie znam żadnego doktora Nie Wiem. Ja jestem Natasza i... Nie żywię do ciebie żadnej urazy. Przypadek sprawił, że się spotkacie. A więc to nie przypadek, że się spotkaliśmy. Nie no, mylisz się, to jest przypadek. Ten hotel tak się nazywa. Wydaje mi się, że to nie jest zwykły zbieg okoliczności. Myślisz, że to fatum? Myślisz, że to los sprawił, że dwie samotne, zagubione dusze spotkały się właśnie tu, właśnie w tym hotelu, by połączyć się ze sobą na zawsze? Czy ty czujesz te miłosne wibracje, które przeszywają wręcz to pomieszczenie? I te fale namiętności, które spowijają nas, otaczają nasze ciała, by wreszcie doprowadzić nas do miłosnego uniesienia? Nie, jesteś po prostu częścią szyfru. Czyli że co? W zaszyfrowanej wiadomości znajdowały się jednocześnie informacja i ostrzeżenie. Ostrzeżenie o tym, że zabójca znajduje się w pokoju hotelowym. Ale gdzie w takim razie znajdują się jakieś informacje dotyczące doktora Nie Wiem? Zaraz. Jak to mówię, ciemnoczerwony. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wers 17. Czerwony. Doktorze, nie wiem, czego ty szukasz we włoskiej restauracji.
Justyna Palona, mamy go. No tego, co cię ścigał tym Oplem. Namierzyliśmy jego mieszkanie. Zachodnia dzielnica, ulica Rzeźnicza 13/13. Co tu robisz, dziewczynko? Czy ty, aby nie powinnaś być w szkole? Nie, dzisiaj mamy wolne. Jest dzień nauczyciela. A wiesz, jaki jutro jest dzień? Nie wiem. Czwartek? Dzień szarańczy. I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę nad ziemię egipską, aby przybyła szarańcza do ziemi egipskiej i pożarła wszelką roślinność tej ziemi. Księga Wyjścia, rozdział 10, werset 12. A co to jest szarańcza? No, a wiesz, jak wygląda świerszcz? Nie. To nic, bo on wcale nie jest do świerszcza podobny. To tamto mieszkanie. Siena! Siena, obudź się, proszę cię! Siena, obudź się! Obudź się, Siena, co się stało? Dosięgnęła go kula żona Peugeota. Dosięgła? No tak, był zbyt szybki, nie mogłem nic zrobić. Czyli co, uciekł? No tak, ale dopadnę go. Przyrzekłem to Sienie. Jak to się stało? Stanęliśmy przed jego mieszkaniem. Drzwi były otwarte, Siena chciał wejść pierwszy. Ja na pewno nie będę pierwszy. To co, ja mam wchodzić pierwszy? Rób co chcesz, tu zostaję. Nalegał, żeby sprawdzić mieszkanie od razu. Nawet nie chciał wezwać pomocy. Może wezwiemy pomoc? Coś ty, przecież jesteśmy agentami. Na miłość boską. Poradzimy sobie. Zastanawiałem się, czy by się nie wycofać. Chyba jest w tym pokoju, co robimy? Siena stwierdził, że żona ukrywa się w tym pokoju, po czym od razu chciał tam wejść. To nieprawda! Przekręcam wszystko! Dlaczego fałszujesz fakty? Wcale ich nie fałszuję. Trochę koloryzuję, ale to po to, żeby nadać im odrobinę dramatyzmu. Nie słuchaj go! On wszystko pomieszał! Ty się zamknij! Jesteś ranny! Jeszcze nie jestem! Poza tym chciałem wytłumaczyć Czerwonemu cały przebieg zdarzenia! Rozległ się strzał! Siena dostał w brzuch! A co z żonem? Uciekł, masz jakieś chusteczki. Wzywałeś pomoc? Wzywałem, ale już chyba jest za późno. Co to masz? Kolejna zaszyfrowana wiadomość. Jaka tam zaszyfrowana wiadomość? Tu wyraźnie jest napisane czarno na białym, że doktor nie wiem, będzie jutro we włoskiej restauracji. Dopadniemy drań. Mam wrażenie, że to wszystko jego sprawka. Chcesz trochę bekonu? Nie, dzięki, nie jadę wóry. No ale przecież bekon to wieprzowina, nie? Świn też nie jadę. Jesteś Żydem? Nie, po prostu nie lubię rogacizny. To co, psów też nie jadasz? No, psy to co innego. Psy mają swoją osobowość. A koty? Koty są za czyste, za często się myją. Wolę warzywa. A myślisz, że buraki mają osobowość? Buraki. A kapusta? Kapusta to ma na maksa. Albo groszek. Jadłeś kiedyś fasolkę po brytańsku? O, stary. Tak bym prowadził intelektualną rozmowę. Dobrze, że ci wrócił humor, byłeś taki przebity. Przybity? A gdyby na twoich oczach zastrzelili partnera i gdybyś czuł jego krew na swojej twarzy, to nie byłbyś przybity? Wiesz, co to znaczy, gdy ktoś umiera w twoich ramionach? Wiesz, co to znaczy, gdy ktoś pluje krwią w twoją twarz? Przepraszam? Przeproś Sienę za to, że nie przybyłeś na czas. On miał tyle planów na przyszłość, miał napisać książkę.
był takim pomysłowym człowiekiem. Dobra, sorry. Sorry. Już jest okej. Mówiłem, że dobrze, że ci wrócił humor, bo byłeś taki przybity. Przybity? A wiesz co to znaczy, gdy ktoś wydaje ostatnie tchnienie w twoich ramionach, gdy pluje ci krwią w twarz? Dobrze już. Wydaje mi się, że to była boska interwencja. Co, to, że kelnerka przyniosła kawę? Nie! To, co zdarzyło się w domu Żana. Przecież to równie dobrze ja mogę oberwać. Stało się to przez Pana, cudem jest w oczach naszych. Księga Psalmów, psalm 118, werset 23. Co ty chcesz mi powiedzieć, że co, że siła wyższa skierowała kulę przeznaczoną dla ciebie na Sienę? Nie do końca. Po co miał ginąć dwóch ludzi, skoro mógł zginąć tylko jeden? A drugi mógł zmienić się na lepsze pod wpływem tego zdarzenia? Wydaje mi się, że to była część boskiego planu. Co ty chrzanisz? Przecież tam zginął nasz przyjaciel, a ty mówisz, że tak miał być? Rezygnuję. Z pracy? Nie, rezygnuję z posiłku. Nic tak nie boli, jak utrata apetytu przy suto zastawionym stole. Całe szczęście, już myślałem, że chcesz mnie z tym wszystkim samego zostawić. Słuchaj, muszę iść do kibla, a ty posiedź tu, przemyśl to wszystko jeszcze raz, kosztuj świnkę. Wszedł. Siadaj. Skąd wiesz, że to on? No nie wiem, tak mi się wydaje. Musimy chwilę posiedzieć i poobserwować. No ale co mam to takie czekanie? Co, będziemy siedzieć i czekać? A jak wyjdzie, to co, wyjdziemy za nim? A jak zacznie wpierdzieć swój pieprzony obiad, to co, mamy patrzeć się jak je? Kiedy mamy podejść? Po pierwszym posiłku, po drugim, czy po weserze? Kto nam powie, że to jest doktor nie wiem? Ktoś da nam jakiś znak, sygnał? Zamknij się. Jeżeli nie masz pewności, to idź go spytaj. Pewnie, jasne, akurat bo mi odpowie. Podejdę do mnie. Dzień dobry, przepraszam, ja jestem tajnym agentem, a czy pan może jestem słynnym doktorem? Nie wiem, on powie, tak, jasne, jestem, a ja powiem, no to świetnie się składa, bo jestem agentem specjalnym, przyszedłem pana aresztować. Czy mógłby pan pójść ze mną? On powie, pewnie mógłbym z tobą pójść, powiem, dziękuję bardzo. I wtedy szef mi da podwyżkę i będę mógł sobie kupić domek i pieprzony mały czerwony samochodzik i będę nim zapieprzał po mieście, tak? No, niezły masz plan. Może jeszcze pójdzie i postawi nam taksówkę, żebyśmy go zawieźli do naszej agencji wywiadowczej, co? Myślisz? Czekaj, zaraz ci pokażę, jak ci takie sprawy załatwię. Świetnie. Ty i te twoje metody szpiegowania. I co? Nie mówiłem? To był doktor nie wiem. No, gratuluję dedukcji Sherlocku, ale co to może oznaczać? Hmm? Czekaj, czekaj, zaczynam być ten dobry. Trening czyni mistrza, nie zapomnij o rękawicach. Czyli że co? Mamy trenować, ale co? Może bieganie? Tak, bieganie! Mistrza. Znaczy, że mamy znaleźć mistrza. Ale te rękawiczki? Zimą biega się w rękawiczkach. Biegać w rękawiczkach, aby dorwać mistrza! No, nieźle, ale wydaje mi się, że chodzi o coś innego. Trening, czyli chodzi o jakąś pewnie halę treningową. Rękawiczki bokserskie pewnie, czyli jakaś hala treningowa boksu. Czyli chyba chodzi o jakąś halę bokserską. No jasne! No to spotkajmy się tam za pół godziny. Dobra.
Witaj, Czerwony. Co cię tutaj sprowadza? Nie powinienem chyba ci tego zdradzać. Jesteśmy przecież w przeciwnej drużynie. Słuchaj, stary. Muszę spadać na uniwerek. Hej. To na razie. Słuchaj, no Czerwony, potrzebuję partnera. Nie ma mowy, jestem hetero. Nie o to chodzi. Potrzebuję partnera do sparingu. Że niby co? Mamy się bić ze sobą? Nie bić, walczyć. W rękawiczkach. No dawaj, skakuj. No co, ty zwariowałeś? Nie, na pewno nie, rozumiesz? Nie. Na pewno nie będę z tobą walczył, rozumiesz? Nie i już. Nie tak mocno! No to opowiadaj, jak to było w tej restauracji. Ale ja nie powinienem! Przecież jesteśmy po przeciwnych stronach barykady! Zdradź parę szczegółów! Przecież jedziemy na tym samym wózku. Dostaliśmy informację, że w tej restauracji ma być doktor Niew. I co? Był? Właśnie, że nie! Była tylko kartka, że będzie w tym klubie. A wiesz czemu? W sumie to mogę ci już powiedzieć, skoro i tak nie wyjdziesz żywy z tego pojedynku. Jak to? Zgadnij, kto podsuwał wam te informacje. Jakiś informator? Nie, my, czyli nasza drużyna. Ale po co? Przecież sami mogliście z nich korzystać. Były sfałszowane tropy, ty kretynie. Chcieliśmy was zmylić, ale w końcu doszliśmy do wniosku, że lepiej was zlikwidować. Zlikwidować? Ale dlaczego? Przecież sam powiedziałeś, że jedziemy na tym samym wózku. Dlaczego? Tu chodzi o utrzymanie się w branży. Tylko najlepsi mogą zostać agentami. Najsłabszych trzeba wyeliminować. Czy pan Tomasz Kluszcz? Przy telefonie. Kto mówi? Natalia, pamięta mnie pan? Chciałam kiedyś panu kupić mleko. Lalunia, tak? Jakaś lalunia do ciebie wydzwania, romansik ten tego? Mam bardzo ważną informację. Ostatnio dostaję mnóstwo informacji, które potem okazują się fałszywe. To o mnie mówisz? No. Panie Kluszcz, jest tam pan? Nie mógłbyś poczekać, aż skończę rozmawiać? Jestem! Tu chodzi o pańskiego kolegę, tego, którego zabito na klatce. O Sienę? Przecież zabił go Jean Peugeot! Nie zabił go Jean Peugeot. Stałam wtedy dokładnie tutaj, więc wszystko bardzo dobrze widziałam. No to opowiadam, co się wtedy wydarzyło. Ci dwaj pukali do drzwi Jeana, ale nikt im nie otwierał. Więc ten mniejszy strzelił w zamek.
Bardzo realistycznie opowiadasz. No więc ten mniejszy wszedł do środka. Ale potem wyszedł i powiedział coś w rodzaju... Musimy poczekać na czerwonego, sam nie damy rady. Na co ten drugi mu odpowiedział... To coś, ty przecież jesteśmy agentami, musimy to zrobić w pojedynkę. To sam sobie włącz! Ja tu zostaję. Wtedy tamten wycelował mu w plecy. No ale chyba nie strzelił! To drań! Strzelił mu w plecy! Co wy tu robicie? My tylko wczuwamy się w retrospekcję. Tylko ja tu jestem naprawdę. A więc wszystko widziałaś? Tak, ale nikomu nic nie powiem. Obiecujesz? Mhm. No to zmykaj. Kłamczucha! Miałaś nic nie mówić. O, w mordę! Biegnę prawdziwy ja! Nie możemy się zobaczyć, bo zostanie przerwane kontinuum czasowe. Ej! Myślałem, że to niedozwolone w boksie! A słyszałeś kiedyś o kickboxingu? Wynika z tego, że ciemnoczerwony jest zdrajcą. Brawo, geniuszu. Jeśli chcesz wiedzieć, to ciemnoczerwony pracuje w naszej drużynie. Postanowiliśmy wykołować ciebie i Sienę. Czterech to zawsze mniej niż sześciu, no nie? Więc te wszystkie informacje, które wskazywały na doktora nie wiem, powinienem był się domyślić. Myślałem, że to będzie uczciwa konkurencja. Że wspólnymi siłami będziemy szukać doktora nie wiem. Że wspólnymi siłami będziemy zwalczać zło istniejące na świecie. Samolot. W tym samolocie będzie doktor nie wiem. 100%. Ja mam ci wierzyć? Ale to prawda. A ty skąd wiesz? Powiedział mi to agent Barszcz. Agent Barszcz? A dlaczego akurat tobie? Prosił, żebym ci to powiedziała. Musimy się spieszyć. Wiedziałaś, jak mnie znaleźć. Spisek przeciwko twojemu życiu. Właśnie zaczęłam go rozpracowywać. Spisek? Spisek? Jaki spisek? Kiedy ty masz czas na rozpracowywanie spisków, jak ty jesteś piosenkarką i tą marną z podrzędnego klubu? Śpiewanie w nocnym klubie to tylko kamuflaż. W rzeczywistości jestem agentką specjalną, taką samą jak ty. Jesteś taką samą specjalną agentką jak ja? Nie będę dwa razy powtarzać. Słuchaj, czy ciebie i agenta Barszcza coś łączy?
Nie. Tak tylko. Dał. A ciebie? Nie, 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 broń Boże. Skąd ten pomysł, na Boga? Nic nas nie łączy. Nie, nie. Przodem. Jakiś ty szarmancki. Przepraszam. Przepraszam, czy tym samolotem ma lecieć doktor nie wiem? Zgadza się, ale spóźniłeś się. Ja go znalazłem pierwszy. Czerwony? Ale jak go znalazłeś? To on? Doktor nie wiem? A czy widzisz tu kogoś innego? Ile razy mam powtarzać, że nie jestem doktorem nie wiem? Nie jestem nawet magistrem, mam wykształcenie średnie. Zamknij się! Dostałem dokładne informacje, że będziesz znajdował się w tym samolocie. A to wszystko dlatego, że chcesz uciec z kraju. Ja też dostałam takie informacje. A ty skąd? Zapewne z tego samego źródła, co i ty. Czyli ode mnie. Moi pośrednicy postarali się, aby ta wiadomość dotarła do każdego dobrze rozgarniętego agenta. A więc skoro wiedzieliście, gdzie będzie doktor, nie wiem, czemu go sami nie złapaliście? Powiedziałem wam już kiedyś, że chodziło nam o stworzenie grupy agentów składających się z najlepszych. Doktor nie wiem, był tylko pretekstem. Jak to pretekstem? To ja się tyle namęczyłem, żeby wyrolować grupę Selidynowego, Tomasza, a ty mi mówisz, że doktor nie wiem jest tylko pretekstem? Czyli że co? Doktor nie wiem tak naprawdę nie istnieje. To całkowicie wymyślona postać, służąca jedynie innym celom. No, gdy ktoś w mieście podkłada bomby, a my nie możemy go złapać, wymyślamy sobie jakiegoś kozła ofiarnego. Doktora nie wiem. Wtedy szybko go łapiemy, bo jak wiadomo on nie istnieje i sprawa załatwiona. A jeśli ktoś znowu podkłada bomby? Wtedy znowu kogoś wymyślamy. Zawsze jest jakiś doktor, nie wiem. Więc co? Cały czas ścigaliśmy jakąś wyimaginowaną postać? A wszystkie sukcesy agencji były spreparowane? No, nie wszystkie. Czasami przypadkowo kogoś łapaliśmy, ale większość na pewno. Mniejsza z tym! Najważniejsze jest to, że udało nam się wyłonić dwójkę najsprytniejszych agentów. A ja? A ty? Ty jesteś kobietą. Dobra, niech będzie trójkę najsprytniejszych agentów. Chyba mi nie powiesz, że ciemnoczerwony, ten morderca, który zabił Sienę, też zalicza się do najlepszych. Zabiłeś Sienę? W życiu! Strzeliłeś ją w plecy! A potem zwaliłeś wszystko na Jeana Peugeota, Peugeota! Na mnie? To ty! Chciałeś mnie zabić na szosie! Być może, takie miałem zlecenie. Więc kto zabił Sienę? A dlaczego ktoś by miał mnie zabijać? Siena? No ale... no ale ja przecież cię widziałem wtedy... w kałuży krwi! W kałuży krwi! Ukartowałeś mi to z ciemnoczerwonym.
Pomazałem się keczupem i wydałem postrzelony. Ale ciemnoczerwony też mnie wykołował. Przez cały czas podsuwał mi jakieś spreparowane karteczki, a sam przyjechał tutaj. Dobrze, że w ostatniej chwili dostałem wiadomość od szefa, gdzie ma przebywać doktor Nie Wiem. To ty jeszcze nie wiesz, że doktor Nie Wiem... No niby skąd ma wiedzieć? Przecież nie było go z nami, kiedy Jan nam to wyjaśniał. Doktor Nie Wiem naprawdę nie istnieje. Wymyśliliśmy go tylko dla naszych własnych celów. Gdy ktoś w mieście podkłada bomby, wtedy wymyślamy sobie jakiegoś kozła ofiarnego. Jak mógłbym na to pozwolić? Chyba będę musiał się poważnie zastanowić nad tobą jako nad przyszłym agentem. Cisza! Lecimy do Francji! Zabić. Nie chcę was zabijać! Nie mówiłem do ciebie! Znalazłam spadochron! Jeden?! Tak, jeden. No to na co czekasz? Zakładaj go i skacz! Nie. A co to tak naprawdę jest rozdawanie spadochronu? Przecież nie zostawię cię samego! Nie martw się o mnie, skacz! Okej, ale pamiętaj, że nigdy cię nie zapomnę! To!
zginął jak prawdziwy bohater. Nie płacz! Ty i tak nie przywróci mu życia. Na twoim miejscu byłbym dumny z tego. Z jego postawy. Być może uratował nam wszystkim życie. Ale podkreślam, tylko być może. Ale dlaczego tak się stało? Dlaczego to właśnie on, a nie... on? Ja? A dlaczego akurat ja? Dlaczego ten świat jest taki niesprawiedliwy? Tak, żebyś wiedziała! Jest niesprawiedliwy. Czasem najlepsi ludzie giną z rąk największych tchórzy. Oj, przekonałem się na własnej skórze. Kiedyś nawet otarłem się o śmierć. Myślałem, że już po mnie. W jednej chwili całe moje życie przebiegło mi przed oczami. Wiedziałem, że wtedy nadeszła ta jedna wielka chwila w moim życiu. Albo podejmę dzieło wielkie i postaram się wykorzystać wszystkie moje nabyte umiejętności w walce ze złem, albo niegodzien jestem nazywania mnie agentem. Ba! Bohaterem! Bo przecież to wszystko nie zależy od tężyzny fizycznej, a psychicznej. Bo to, co się ma w głowie, czasami jest w stanie pomóc ci w niejednej sytuacji. A Tom był znakomitym agentem. Się o ciebie bałam. Myślałam, że cię już nigdy nie zobaczę. Niepotrzebnie, słonko. Przecież mnie znasz. Ale jak udało ci się zdobyć ten spadochron? Zajrzałem do szafki na spadochrony i on tam po prostu leżał. To dziwne. Dlaczego ja go nie zauważyłam? Właśnie. To dziwne. Przecież on leżał na wierzchu. Będę o tym musiał pomyśleć w domu. Słuchaj, to co będziemy robić? Już nikt mi nie powie, że Fiat to za mało! Thank you.
będziecie. Kurde. To muszę zrobić ręką. Ten spacer jest za niski. Jak to czekolada! Dobre! Świetne! Akcja. Ale dlaczego musiał się właśnie stać tak, a nie inaczej? Akcja. Szybko w mnie. Uwaga, akcja. Jeszcze raz. Dobra. No już tam się pakujesz od razu, nie? Dwójkę, nie? Dobra. Uwaga, cisza! Akcja! Okej, okay, ale pamiętaj, że nigdy cię nie zapomnę! Tom! Dobra. Pokaż, jak to wygląda. O.